Witam Państwa tutaj w sali sejmiku na podpisaniu, w końcu podpisaniu umowy na realizację rewitalizacji szerokich torów, tak prosto mówiąc, na odcinku Kuźnica, Białostocka, Leniusza oraz na odcinku Bufalowo Wschód, Bufalowo. W ramach naszego regionalnego programu operacyjnego mamy około 200 milionów złotych przeznaczone właśnie na inwestycje w zakresie kolejnictwa i te inwestycje oczywiście oczekiwane przez mieszkańców, a przede wszystkim dla przedsiębiorców, bo z linii tych korzystają i w tranzycie, ale nie tylko, głównie przedsiębiorcy. To jest ważne dla rozwoju województwa. Podpisujemy pierwszą umowę z polskimi kolejami, liniami kolejowymi. To jest ten projekt, który ja wspominałem, jest wart 121 milionów. Natomiast z naszego regionalnego programu przeznaczamy na to 73 miliony złotych. W regionalnym programie operacyjnym w czwartej osi założyliśmy konkretne środki, ponad 42 miliony euro, które w trybie pozakonkursowym przeznaczyliśmy de facto na inwestycje PKP. To jest, proszę Państwa, taki jeden z wyjątków w regionalnym programie operacyjnym, gdzie bardzo jasno postawiliśmy właśnie na konkretnego beneficjenta z przeznaczeniem na konkretne, wspólnie ustalone i uzgodnione inwestycje. I proszę Państwa, jest to ta oś, która jest dla nas osią trudności związaną z tym, że nie ma pewności, czy tutaj osiągniemy wszystkie wskaźniki. I stąd dzisiejsze spotkanie jest bardzo dla nas ważne, bo podpisanie tej pierwszej umowy, która nas tak cieszy, ale z drugiej strony smuci, że dopiero teraz, niemniej mamy ciągle nadzieję, że w ramach dobrej współpracy ta prędkość tych inwestycji zostanie przez PKP znacznie przyspieszona. To jest właśnie rewitalizacja linii kolejowej 57 w Kuźnicy Białostocka Leniusza. To jest Bufalowo Wschód. To jest, proszę Państwa, te materiały przekażemy, więc ja nie będę o nich tak bardzo szczegółowo pokazywał. To jest właśnie rewitalizacja linii kolejowej 59, granica państwa Chryzan. Łapy Śniadowo Łomża. Pokazane tutaj na mapce skrótowo. To są, proszę Państwa, te wszystkie inwestycje, które wpisaliśmy w regionalny program operacyjny, zakładając ich realizację w tej perspektywie finansowej. Jest to kilka inwestycji, w tym inwestycja na linii 57, o której dzisiaj mówimy. Jest to inwestycja przede wszystkim w tory, tak zwane, w linię tak zwaną szerokotorową o szerokości 1520 mm. I kluczowym elementem tej inwestycji, tak co Pan Marszałek wspomniał, jest to poprawa przepustowości, poprawa parametrów, która będzie służyła przede wszystkim ruchowi towarowemu. Jest zlokalizowane pomiędzy Sokółką a Kuźnicą Białostocką, są zlokalizowane punkty przeładunkowe i przede wszystkim ta infrastruktura zostanie dość mocno poprawiona. W ramach tej kwoty też zostaną oczywiście przebudowane obiekty inżynieryjne, zostanie też poprawione bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, które jest dla nas tutaj priorytetowe. Ta realizacja została zaplanowana na 2018-2020, na te 3 lata. Zasadnicze prace 2019-2020 rok będą wykonywane. Niemniej jednak musimy pamiętać też o inwestycjach, które dzieją się tutaj na terenie województwa równolegle. Mówię tutaj o dużej inwestycji też w ramach przebudowy i modernizacji linii nr 6 od Białegostoku do Kuźnic Białostockiej. W ramach spółki analizujemy cały czas możliwość realizacji tych inwestycji w ten sposób, żeby jak najmniejsza była uciążliwość dla lokalnej społeczności. Prezentację, którą jeszcze tutaj widzimy na ekranie, na którym był na Altajsku na Wrodach Podlasia, więc tam chciałabym powiedzieć o przekazaniu na to, co po zakończeniu rozpoczęcia tutaj, co jest w tego, co mam
Panie dyrektorze, to powodzenia życzę. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tego sobie razem życzmy.